I kolejny temat związany z choinczanką, choinczanka Arka Gdynia. Ja Państwu przedstawiałem pewien stan, korespondowałem cały czas i cały czas rozmawiamy z panem wojewodą pomorskim. Wojewoda pomorski wychodzi z założenia, że tutaj najważniejsze jest porozumienie miasta i policji w celu zabezpieczenia porządku publicznego, ale też jest dobra komunikacja pomiędzy zarządami obydwu klubów, czyli Arki Gdynia, tak, i Choniczanki. Tutaj, jeżeli chodzi o Arkę Gdynia, to dyrektorem do spraw bezpieczeństwa jest pan Dariusz Gulikowski. I rozmawiałem z tym panem kilka razy. On zresztą też jest doradcą pana wojewody do spraw bezpieczeństwa i zajmuje się bezpieczeństwem na stadionie Arki Gdynia. Mówił mi w rozmowie, że kibice Arki Gdynia w ciągu ostatnich kilkunastu meczy nie byli sprawcami żadnych wydarzeń negatywnych. Tak? Mówił mi o tym, że jest wiedza w Gdyni, że do Chojnic i my potrafiliśmy zorganizować pobyt nawet dla 400 kibiców GKS Katowice. Ja wtedy byłem przy przyjeździe autobusów i przy wysiadaniu tych kibiców na stadion. Tak? Byłem i widziałem, jakie trzeba robić zabezpieczenie. Otóż pan dyrektor do spraw bezpieczeństwa Arki Gdynia uważa, że my powinniśmy jednak przekazać około 400-500 biletów, tak żeby kibice Arki Gdynia przyjechali w sposób zorganizowany. 10 autobusami, które wjadą, kibice wyjdą, zostaną mile przywitani przez policję i zapewni się im bezpieczeństwo i nie dopuścimy do tego, żeby kibice Arki Gdynia przyjeżdżali indywidualnie czy grupami do naszego miasta, bo takie zagrożenie jest. Po tych wszystkich negocjacjach, rozmowach, które naprawdę nie trwają 15 minut, tylko one w tym tygodniu zajęły mi ładnych kilka godzin, bo rozmawiam z dwoma dyrektorami pana wojewody, z panem wojewodą, z panem dyrektorem z Arki Gdynia, z prezesem Jarosławem Klauzo, z komendantem powiatowym policji. Wysłałem pismo do pana wojewody, w którym na prośbę pana wojewody podajemy przede wszystkim ilości osób na poszczególnych meczach. Średnio u nas jest około 2000 kibiców. Również podajemy informację, iż naszą agencją ochrony jest agencja Taurus. Podajemy, kto jest kierownikiem bezpieczeństwa. Podajemy, że do obsługi meczu zatrudniamy 50 osób. 50 osób zatrudniamy, 50 stewardów, czy osób, które uczestniczą w zabezpieczeniu meczu. Teraz wsłuchując się w sposób myślenia pana wojewody i również konsultując sprawę z panem Dariuszem Gulikowskim, napisałem panu wojewodzie, że modyfikując wniosek, nawiązując do rozmowy telefonicznej w dzisiejszym z wojewodą pomorskim, wnoszę o dopuszczenie do udziału w meczu maksymalnie 150 kibiców, czyli 5% pojemności stadionu. 5% pojemności stadionu, czyli proszę mi wybaczyć, ale to jest tak, pewien stan jest na tydzień temu, pewien stan jest dzisiaj. Ja również nie wiem, że jeżeli Arka Gdynia zabezpieczy kibiców w taki sposób, że dobrze skontroluje ich wejście do autobusu w Gdyni i oni przemieszczą się przy współudziale policji, która monitoruje taki przejazd do Chojnic i z tych autobusów wyjdą, również nie wykluczam zwiększenia ilości kibiców, bo mamy na tej trybunie 600 miejsc. 600 miejsc. A co ty robisz, żeby przyjechać? Nie, nie, nie. Chodzi o to, że na dzisiaj moja decyzja jest 150. Ale pan wojewoda może nam zamknąć ten sektor. Powie, uważam, że może być niebezpiecznie, zamykam sektor. Ale jak wojewoda zamknie sektor, to kibice z Gdyni mogą przyjechać w grupach 30-50-osobowych i mogą zwiedzać miasto i możemy mieć tutaj problemy na terenie miasta. Mogą też przyjechać w grupie 500 osób i zechcieć protestować na Starym Rynku, że nie chcemy ich wpuścić na stadion. Trzeba uniknąć takich zdarzeń. Jeżeli klub chce zabezpieczyć i cały czas jest ten precedens tych 400 kibiców z Katowic.
To pan dyrektor pyta mnie, dlaczego zaprosiliście 400 z Katowic, a nie chcecie 400 zaprosić ze swojego regionu, w którym mieszkacie. Dokładnie. Tutaj dużo zależy od sytuacji sportowej, bo jeżeli Arka Gdynia będzie wygrywała wszystkie mecze swoje, to ten mecz z Chojniczanką też będzie dla nich o wszystko. Ja oczywiście życzę Arce awansu do Ekstraklasy, bo my nie mamy takich aspiracji, ale też zacząłem się zastanawiać, co się stanie, jeżeli Chojniczanka wygra z Arką Gdynia u nas przy obecności 400 kibiców z Gdyni, prawda? I to jest problem, z którym do Państwa też przychodzę i mówię, że nie ma jednoznacznych rozwiązań, nie ma dobrych rozwiązań. Natomiast nie chciałem być tym, który zagradza możliwości i na razie mamy te 5%. 5% to jest obligo, tak? Bo jeżeli organizujemy zawody o podwyższonym ryzyku, to ja muszę 5% dać, tak? Czyli 5% jest i będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu. Być może będziemy zwiększać tą liczbę kibiców. Dużo zależy od zachowania naszych kibiców. Klub musi pracować. Pan prezes Klauzo spotkał się z naszymi kibicami, ja też jestem gotowy do spotkania. Nie może być prowokacji żadnych, nie może być wulgaryzmów, to jest niepotrzebne. No, oczywiście na tą grupą się nie zapanuję, nawet gdybym tam usiadł wśród nich, to nie jestem w stanie zapanować, tak? Ale czy nie może być normalnie? Jest szansa, żeby pokazać całej Polsce, bo ten mecz cała Polska będzie oglądała, ponieważ będzie taka nie transmisja wprost, ale retransmisja i będą kamery Orange Sport w Chojnicach w tym dniu. I można pokazać, że my, żyjąc w jednym regionie, potrafimy zainteresować się sportem, a nie innymi rzeczami, których ja nawet nie chcę zgłębiać, bo nie interesuje mnie, kto jest fanem jakiego klubu, jakie kluby się przyjaźnią, dlaczego my się przyjaźnimy z Lechią, a nie z Arką. To są jakieś takie wymyślone historie pozasportowe. Tak więc reasumując, temat jest jeszcze cały czas otwarty. Ty też mają swoje sympatie w jednej partii, w drugiej. Zgadza się, tylko po co ze sportu robić politykę, prawda? 25 maja jest ten mecz, ale będziemy... Jest zmiana tydzień, prawda? Na 12.30. 15. Dobrze.